Witam wszystkich. Jestem przed Pałacem Walentego. Takim, bym powiedział, bardzo złym stanie jest ten pałac. Zdewastowany. Mury pękają. To jest główne wejście. Może obejdę go najpierw dookoła, żeby go pokazać. W ruinie już ten pałac jest. Wszędzie krzaki. Nie wiem, czy przejdę. Ładne zdobienia nad oknami. Spójrzę z drugiej strony. Może tam się da przejść. Ścieżki wydeptane widać tu. Dzieciaki chodzą albo kto. Tyle wiem o tym pałacu, że był zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. I to tyle. Wieża. Ciekawe, czy się da wejść na tą wieżę. Chyba się da, bo sobie widziałem schody. Dobry to był pomysł, żeby przejść najpierw dookoła, bo bym nie wiedział, czego się spodziewać. Tamta część podobno się spaliła. Dobra, to chodzę od razu tutaj na terenie całego pałacu. Są też podobno podziemia. Tak wyglądają pałacowe wnętrza. O kurczę, zamurowane. A to niespodzianka. No to idę gdzie indziej. Wejść. Tam widzę jakieś zejście do podziemia. Byłem w pałacu w Bratoszewicach. I chociaż on wygląda na bardzo zaniedbany, to ten jest chyba w dużo gorszym stanie. Tu chyba się nie da. W wielu miejsc nie da się wejść. Pozabijane deskami. Co tu jest? Kurczę, tak nisko by tu było. Natura rządzi. Ale niskie te podziemia. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, obejrzymy. A po co to było? Czemu to takie niskie? Nie rozumiem. Przecież to da się tylko na kucka chodzić. I tu koniec części podziemi. Zobaczcie, jakie to jest niskie. Po drzwiach widać. Dobra. Dostać. Pałac w Woli Grzymkowej. Tu jest drugie wejście. Zarośnięte. Trzeba się
przedzierać. Ale tu są już troszkę lepsza wysokość. Ale powiem wam, ciasno. Pełno słoików takich starodawnych na gumkę. No tu jest fajnie. Pełno ciuchów. O kurczę. A tu można było wejść głównym wejściem, a ja bokiem wchodziłem. To jest ciekawy korytarz. Komnata jedna. I następna. Nie no, ciekawie. Tutaj śmieci ładują. Jak widać. Tutaj sobie ktoś chyba mieszkał. Zobaczcie na ten korytarz. O, ale ciemno. Nie no, to mi się podoba. Praktycznie całą długość. Nie tu byłem. Nie byłem. Tu jest jakiś wędzarka? Nie wiem. Strzelam. Tędy wszedłem. Idę tutaj. Tu jest wypłytkowane pomieszczenie. Pojemniki, baseny, nie wiadomo co. Tu są te schody, o których mówiłem. Palenisko. Dziwne. I tu zobaczcie, nowe deski. Fajne stare schody. Deski są aż wyrzeźbione. Odchodzenia. Takie typowe chyba pomieszczenia. Dobra, tu jest jedno przejście. A nie wiem, czy to nie było później mieszkanie, nie było dla ludzi. Dlatego jest tak podzielony ten pałac. Dobra, idę wyżej. O kurczę, ale dziura. W suficie. Mam nadzieję, że to się nie... A, nie da się wejść na samą górę. Że to się nie zarwie tu. Tak, nie da się wejść. Czy boję się po tych schodach? Nie, wytrzymał. O, wiszący sufit. A, i tu jest przejście do drugiej części pałacu. Dzisiaj bardzo ciekawe miejsce, powiem wam. Czy tu da się przejść? Coś to ugina.
wyjście na dach. Idę. Dobra, przyszedłem. Tu jest strych. Taki długi. Druga część strychu. A to były mieszkania tylko na części tej parterowej. Tu nic więcej nie było. To po co to takie wielkie strychy? Nie wiem. O. A to były fajne okrągłe schody. Tylko pewnie ich nie ma. No, fajne musiały być. Ale sobie ich nie zobaczymy. Tu się zerwało. Tutaj jest zawalona część. Boję się tu wchodzić, żebym nie spadł. Nie ma dachu. Komin stoi. Jeszcze krok zrobię. Nie, tam już nie idę, bo tam widzę, że wisi podłoga. Fajna dziura po schodach. Dobra, wychodzę. Pójdę z drugiej strony. Jeszcze zajrzeć. Siłki na ta deska mi się przychodzi. Szkoda, że się nie da wejść tu na samą górę, no ale trudno. Dobra. Niech te schody jeszcze wytrzymają pół minuty. Przy tym głównym wejściem przejść. Dobra, jestem na zewnątrz. Szkoda, że się na to nie da wejść. Fajny widok by był. Podziemia są super. Wyjdziemy z tej strony. Do pałacyku Walentego. Jak mam nazwisko? Nie pamiętam. Od Walentego podobno kupił to znów jakiś aptekarz z Łodzi. Filary. A, tu jest ta część, gdzie z dziura od schodów. Trochę sufit wisi. Chyba sobie tu... Nie, no chyba się nie zawali, nie? Przejdę. A, no tu nie byliśmy. Pozostałość piecaka kaflowego. To główne wejście. Nie wiem. Nie, taki salon. Wykusz. Tu pozawalane. Dobra. I wychodzę stąd. Nie no tak. Pałac ładny był. Ale teraz już ruina do rozbiórki. Zobaczcie, jak ta ściana pęka. To już raczej trzeba by było to zburzyć i od nowa. No jak wiadomo, się nie opłaca. Jeszcze jeden rzut oka. Fajne miejsce. Polecam, jakby ktoś chciał zwiedzić Wola Grzymkowa. Dziękuję za oglądanie. To mówiłem ja, zbyt już zwiadowca. Pozdrawiam.